Wiosna to wspaniały czas na sesję zdjęciową w plenerze. Matka Natura bardzo hojnie obdarowuje nas, i czasami wystarczy tylko nie zepsuć, żeby zrobić wspaniałe wiosenne zdjęcie. Dziś powiem Ci o trzech takich najczęściej popełnianych błędach podczas wiosennych sesji zdjęciowych w plenerze. Jeżeli jesteś ciekawa, jakie to błędy, a jeszcze bardziej jesteś ciekawa, jak ich unikać, to bardzo serdecznie zapraszam Cię na dzisiejszy odcinek. Oczywiście z filiżanką ulubionej herbaty. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż Fotografia. Jeśli szukasz inspiracji, motywacji i wiedzy przekazanej w bardzo prosty sposób, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. A ja jestem Basiolandia i jestem tutaj po to, żeby pokazać Ci, że fotomarzenia się nie spełniają, fotomarzenia się spełnia, a ja w Akademii Magicznej Fotografii mogę Ci w tym pomóc. Tak jak wspomniałam we wstępie, wiosna, a bardziej matka natura wiosną daje nam ogromne możliwości. Wszędzie jest pełno kwiatów, wyrastają piękne zielone roślinki i po zimie, która jest szarobura, wszyscy jesteśmy ogromnie spragnieni tych sesji w plenerze, w tych takich właśnie pięknych, soczystych kolorach. I chętnie te sesje w plenerze planujemy. W tym odcinku chcę Ci powiedzieć o takich według mnie najczęściej popełnianych trzech błędach właśnie podczas tych sesji w plenerze wiosną. I mam nadzieję, że to uchroni Ciebie przed tymi błędami, a dzięki temu każda kolejna wiosenna sesja w plenerze będzie dla Ciebie przyjemniejsza. Przynajmniej taka jest moja intencja w tym odcinku. I lecimy. Na pierwszy ogień leci stryzacja. Czyli jako pierwszy błąd to jako źle dobrana stylizacja. I ja tutaj to rozpatruję w takich kilku aspektach. Pierwszym bardzo ważnym jest to, że można źle dobrać stylizację pod kątem termiki. I możesz się teraz zastanawiać: no, okej, okay, dobra, zimą, w porządku, no ale o co Ci Basia chodzi wiosną? Otóż wiosną, szczególnie właśnie tą wczesną wiosną, to jest równie ważne. Bo te początki wiosny bywają bardzo kapryśne. Pogoda bywa bardzo kapryśna. A jeżeli na przykład planujesz sesję wcześnie rano, żeby było o pięknej złotej godzinie, czyli przy wschodzącym słońcu, to po prostu może być mróz. Ta sama sytuacja będzie, jeżeli na przykład planujesz sesję wieczorem albo już w ogóle nie musi być ani rano, ani wieczorem, ale jak to mówi przysłowie, w marcu jak w ungarncu, albo plecień to przeplata, trochę zimy, trochę lata i jest w tym dużo prawdy. Więc lepiej przygotować się na tą sesję właśnie w taki sposób i zarówno przygotować siebie jako fotografkę, jak i modela, czyli osoba, która będzie Ci, będzie ci pozować do tej sesji, właśnie przygotować się w odpowiedni sposób, jeżeli chodzi o stylizację. Czyli nie Niech tych warstw będzie kilka, niech pod tą sukienką, która ma być właśnie stylizacją tej sesji, jeżeli jest taka potrzeba, niech będzie na przykład bielizna termiczna albo niech będzie jakaś cieplejsza koszulka, żeby było coś przy ciele, bo ja o tym pisałam e, pisząc wiosenny wideobóg, jakie mogą być obiekcje klientów i właśnie obiekcją klientów może być to, że jeżeli klient przyjdzie do Ciebie właśnie na sesję wiosenną i podkreślam, chodzi mi tutaj o początek wiosny szczególnie bo później jak już jesteśmy tak bliżej lata no to wiadomo jest cieplej i bardziej się na tych sesjach rozbieramy niż ubieramy czyli te ciepłe ubrania nie są tak istotne ale na początku właśnie kiedy ta pogoda jest bardzo kapryśna kiedy temperatury bardzo dynamicznie się zmieniają kiedy na przykład jest taki zimny taki zimny przenikliwy wiatr to to jest mega istotne żeby Ciepło się po prostu ubrać, bo jak to moja babcia zawsze mówi lepiej mieć się z czego rozbierać, niż nie mieć się w co. Ubrać. I to jest święta zasada. No bo zobacz, jeżeli na przykład zrobi się ciepło, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taką niepotrzebną część garderoby ściągnąć w trakcie sesji, tak? Nawet tą bieliznę termiczną ściągnąć w czasie sesji. Ale jeżeli na przykład będzie zimno i przyjdzie do ciebie klient na sesję wiosenną i zmarznie, nie daj Boże, zmarznie mu dziecko, to dziecko się po tej sesji pochoruje, to ja Ci już teraz gwarantuję, że na kolejną wiosenną sesję o Ciebie nie przyjdzie, bo będzie mu się to kojarzyło z tym, że jest zimno. Że dziecko zmarzło, że jest chore, i na sesję jedynie omówi się z tobą w gorące lato, kiedy po prostu upał będzie się lał z nieba. Więc to jest bardzo ważne żeby ta stylizacja była właśnie pod tym kątem takim termicznym dostosowana do sesji, szczególnie właśnie na początku wiosny. I tutaj mówię o stylizacji zarówno Twojej, jako fotografki, jak i modela, modelki, których chcesz fotografować. I to jest taki jeden aspekt i to jest według mnie błąd, no bo jeżeli ja nie poinformuję moich modeli, ja się do ciepło nie ubiorę, no to zmarznę i... Najpewniej się pochoruje, tak? No bo tak to, się, tak to się kończy, jeżeli się ciepło nie ubierzemy, gdzieś nas przewieje, jeszcze niech popada deszcz, no to już w ogóle jesteśmy prawie, że mamy zagwarantowaną chorobę. Więc to jest pierwszy aspekt takiej źle dobranej stylizacji. A drugi aspekt to jest taki, w którym ja upatruję to, że te właśnie stylizacje wiosenne są takie zbyt bogate. Te suknie są takie. Mm, takie za bardzo księżniczkowe, jest za dużo zdobień czasami. Czasami jest tak, że no ktoś w ogóle nie dopilnuje tej stylizacji i na przykład robi zdjęcia w pięknym sadzie, a modele są ubrani na przykład w dresy. No i umówmy się, no to jest takie bardzo niedobre połączenie, mówiąc delikatnie, to źle wygląda. Więc te stylizacje wiosenne, przynajmniej w moim odczuciu estetyki, powinny być takie lekkie, powinny być takie. takie niedominujące modelki. Znaczy zawsze powinny być niedominujące modelki, ale szczególnie wiosną, kiedy te kwiaty są takie delikatne, subtelne, to też te stylizacje powinny być właśnie takie delikatne, subtelne. Większość kwiatów, jeżeli na przykład chodzi o, powiedzmy na przykład osady, no to to są kwiaty białe, różowe, więc to są takie delikatne kolory, więc starajmy się, żeby ta stylizacja była dopasowana do tego, żeby te kreacje, jeżeli już chcemy, żeby była jakaś piękna suknia, no to żeby żeby ona była bardziej taka delikatna, niż jakaś przerysowana, niż jakaś bardzo strojna, bo wtedy po prostu przytło przytłoczymy. Jest ryzyko przytłoczenia tej pięknej, delikatnej wiosny, a absolutnie nie o to nam chodzi. No i trzeci taki aspekt, który też się wiąże właśnie z tym nieodpowiednim doborem stylizacji, no to jest nie, nieodpowiedni dobór kolorów, tak? Bo umówmy się, jeżeli mamy delikatne kolory, jeżeli na przykład mówimy o tych sadach już, które dałam za przykład, no to postawmy delikatne kolory. Jeżeli na przykład chcemy zrobić robić zdjęcia w żółtych forsycjach, no to wtedy też musimy odpowiednio dobrać kolor, żeby to wszystko pięknie nam współgrało, bo źle dobrana stylizacja, źle dobrane kolory potrafią zniszczyć nawet najpiękniejsze zdjęcie. I mamy czasem tak, że patrzymy na zdjęcie, nie wiemy o co chodzi, a tam po prostu ta harmonia kolorystyczna jest zaburzona i ono nie jest dla nas przyjemne w odbiorze, a chcemy robić przyjemne zdjęcia w odbiorze, więc zwróćmy na to uwagę. No i jakie jest na to rozwiązanie, bo powiedziałam, że będę tutaj mówić o rozwiązaniach. Przede wszystkim na poziomie komunikacji z klientem przed sesją musimy ustalić właśnie, jakie mają być te ubrania, jeżeli chodzi o właśnie ten aspekt termiczny, czyli tego ciepła i musimy ustalić, jak będzie wyglądała ta stylizacja, jeżeli chodzi o te aspekty takie wizualne, żeby to wszystko pięknie z sobą współpracowało. Ugrało, bo pamiętaj, że to po twojej stronie jako fotografki jest to, żeby o tym wszystkim poinformować klientkę, klienta, klientów, bo to jest twoja rola. Klienci nie muszą wiedzieć, jak mają się ubrać, oni nam, fotografkom, za to płacą, żebyśmy im powiedzieli, doradzili i taka jest nasza rola, więc to jest rozwiązanie. No i oczywiście pamiętaj, żeby siebie ciepło ubrać, no bo o to musisz zadbać przed sesją sama. I teraz przechodzimy do drugiego błędu i tutaj jakby on jest też taki, składa się z dwóch części. Ja sobie go nazwałam złe ustawienie modeli versus zła perspektywa fotografowania. I już Ci wyjaśniam o co chodzi. No bo zobacz, wiosną mamy bardzo dużo możliwości, mamy piękne kwiaty, które rosną, na przykład na łąkach, czy na rabatkach, czy na takich plantacjach. Mamy krzewy, które kwitną, które też możemy spotkać w lasach, w parkach, czy w ogródkach, i mamy piękne drzewa, które są obsypane, ich korony są obsypane kwiatami. No i teraz od nas to zależy, osób, które fotografują, jak my ten potencjał wykorzystamy. I teraz bardzo ważna uwaga jest taka, że to, co jedni mogą uznać za błąd. Inni mogą z tego zrobić walor, mogą z tego zrobić ogromny atut. Już ci wyjaśniam, o co chodzi. No bo zobacz, jeżeli ktoś świadomie na przykład zrobi zdjęcie z, z odpowiedniej perspektywy, no bo mamy trzy perspektywy, żeby to jakoś usystematyzować. Mamy, my możemy robić zdjęcia z perspektywy ptaka, czyli tak z góry, możemy robić z perspektywy na wysokości oczu, czyli takiej najbardziej naturalnej, no i możemy robić zdjęcia z perspektywy żaby, czyli tak jakby od dołu. Więc, jeżeli ktoś to świadomie wykorzysta, to naprawdę może zrobić fajne zdjęcie. I to wtedy może być atut. Ale jeżeli ktoś y, zrobi zdjęcie właśnie z nieodpowiedniej perspektywy, nie jako świadoma decyzja, że tak robię, bo chcę uzyskać taki czy taki efekt, tylko z niewiedzy, no to wtedy wychodzą nam z tego takie. Mówiąc delikatnie, nie najlepsze zdjęcia są przerysowania, albo ktoś, jest, albo ktoś jest, dużo niższy niż powinien, jeżeli zrobimy mu zdjęcie z góry, albo ktoś jest dużo wyższy niż powinien, na bardziej taki wydłużony, jeżeli zrobimy z dołu i tak dalej i tak dalej. Więc chodzi o to, że są różne przerysowania na tych zdjęciach. Więc jeżeli my nie mamy wiedzy na ten temat, jak różne perspektywy fotografowania wpływają na modelkę, no to możemy zrobić jej niezły kuku. Ale drugi aspekt który chciałabym w tym właśnie punkcie poruszyć to to, że kwiaty rosną na różnych wysokościach. O tak sobie to wizualnie musisz wyobrazić, że te, które są kwiatkami na łące, rosną na tej niskiej perspektywie, te, które są na krzakach są troszkę wyżej a te które są na drzewach są najwyżej. No i teraz zobacz. Możesz zrobić takie zdjęcie, na którym mamy, Wyobraź sobie, teraz zamknij oczy, jak ja Ci opowiadam sobie to wyobraź. Mamy tak, mamy piękną łąkę stokrotek, tak? Czy na przykład piękny, piękne poletko tulipanów. No i możesz tam postawić dziecko przed tym poletkiem i zrobić zdjęcie. Na zasadzie, ja nazywam takie zdjęcia stoję, <grym> bo tam się nic nie dzieje. I robisz po prostu zdjęcie, tak jak stoisz, robisz temu dziecku. I na tym zdjęciu masz tak, dziecko zanim kwiatki. Jak już troszkę pójdziesz dalej w tą po prostu taką wiesz, pomyślisz o tym jak to można wykorzystać, no to być może postawisz to dziecko w środku tych kwiatków. I też masz zdjęcie pod tytułem stoję, ale stoję w kwiatkach. Jeżeli masz na przykład, teraz przechodzimy pięterko wyżej, jeżeli masz na przykład, dajmy na to właśnie krzaczek forsycji i on jest takim krzaczkiem, który Tobie sięga do pasa, dajmy na to, jak masz tam metr, metr 60 to sięga Ci do pasa, no i masz dziecko i stawiasz to dziecko przy tym krzaczku. Stawiasz, no i stoi tak obok tego krzaczka, robisz zdjęcie, pyk, tak jak stoisz, no i to jest zdjęcie pod tytułem stoję przy krzaku, no i... I jest zdjęcie. Na tym zdjęciu widzisz dziecko, widzisz ten krzak, krzak kolorowy, dziecko powiedzmy, że względnie też ubrane w odpowiednich kolorach. No i to jest zdjęcie pod tytułem Stoję. No i jest trzecia, jakby partia tych kwiatów, które mamy wiosną, czyli kwiaty na drzewach. No i masz to dziecko, stawiasz to dziecko przed tym drzewem, robisz mu zdjęcie, no i jest zdjęcie pod tytułem Stoję przed drzewem. No, i tutaj, i tutaj kurtyna. I o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że właśnie. Robiąc takie zdjęcie, w którym nie wykorzystasz potencjału tych konkretnych kwiatów na różnych wysokościach, to bardzo dużo tracisz. Jeżeli na przykład, jeżeli na przykład masz, powiedzmy, tą łąkę stokrotek, albo masz to piękne poletko tulipanów. Postawiłaś to dziecko, zrobiłaś zdjęcie, jest na pamiątkę, ale żeby to zdjęcie stało się bardziej atrakcyjne, to przecież to dziecko może usiąść. Właśnie na tym poletku, oczywiście nie niszcząc kwiatów, podkreślam, ty możesz zejść niżej i w ten sposób robiąc zdjęcie jakby na wysokości wtedy dziecka, ale w tym takim pięknym morzu kwiatów. Wtedy to będzie zdecydowanie, zdecydowanie lepiej wyglądało niż zdjęcie, o którym Ci przed chwilą mówiłam pod tytułem Stoję w kwiatach. Będzie zdecydowanie bardziej atrakcyjne i bardziej wykorzystasz potencjał tych kwiatów. Mam nadzieję, że już sobie wyobrażasz tą różnicę. Przejdźmy teraz do tego krzaczka no to możesz zrobić to zdjęcie właśnie, jeżeli ten krzaczek jest na wysokości dziecka, no to możesz zrobić właśnie zdjęcie, robion, kiedy to dziecko stoi przy tym krzaczku, ale możesz na przykład zachęcić to dziecko, żeby złapało gałązkę tego, tego krzaczka w ręce i już będzie się coś działo. Możesz troszeczkę przejść za ten krzak, żeby trochę było takiego jakby inramingu z tego krzaczka, żeby była jakaś taka kolorowa ramka. Jeżeli na przykład krzaczek jest niższy, to dziecko zawsze może uklęknąć w tym kwiatku, tak? w tym krzaczku, przepraszam, żeby też to wyglądało ciekawiej i wtedy bardziej wykorzystasz potencjał tego kwitnącego, tej na przykład kwitnącej forsycji, jeżeli mówimy na przykład na jej przykładzie. Na przykład na jej przykładzie, wiadomo o co chodzi. I teraz idąc dalej, z drzewami jest o tyle jakby gorzej, że drzewa mają czasem tak, że mają tutaj ten swój pień i dopiero te kwiaty są u góry. No, i tak jak Ci mówiłam przed momentem o tym zdjęciu Stoję przed drzewem, to oczywiście można to fajnie wykorzystać. Jeżeli na przykład zrobisz zdjęcie od dołu i to drzewo jest pięknie rozpościera się nad tym dzieckiem, no ale to już jest zużycie odpowiedniej perspektywy. Ale jeżeli zrobisz takie zdjęcie pod tytułem Dziecko stoi przed drzewem, robisz zdjęcie pach, i tam widać w większości sam ten pień i może kawałek jakiejś gałązki, no to to nie wygląda dobrze. To nie jest wykorzystany odpowiednio potencjał tego drzewa. Które na tej koronie ma przepiękne, przepiękne kwiaty, i jak patrzysz na nie, jak je widzisz, tak normalnie patrząc, to ono cię zachwyca. Widzisz je na tym swoim zdjęciu zrobionym? No, nie zachwyca cię, wręcz powiedziałabym, że jesteś nim rozczarowana. Więc tutaj, co może się przydać, Oczywiście, z wszystko wiesz, z zasadami, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, ale na przykład może się przydać drabina, żeby model mógł wyjść na drabinę, żeby być w tych gałązkach, żeby można było opleść, otulić modelkę tymi gałęziami i ty też wchodzisz na drabinę, żebyś była mniej więcej na tej samej wysokości i zrobisz wtedy przepiękne zdjęcie. Albo możesz pomyśleć o tym, jeżeli to nie uszkodzi drzewa, czy nie można przygiąć gałązki. Więc już sama rozumiesz, że takie zdjęcie, na którym jakby ty trochę pomyślisz i ty zadziałasz tak świadomie, jak można wykorzystać bardziej jego potencjał, będzie zdecydowanie ciekawsze niż takie zdjęcie pod tytułem Stoję w kwiatach, stoję przy krzaczku, stoję przed, przed czy pod drzewem, tak? To jest mega istotne, żebyś wiedziała, że to można inaczej wykorzystać, bo właśnie błędem jest to, że bardzo dużo osób robi takie zdjęcie: stoję w kwiatkach, stoję przy krzaczku, stoję przed drzewem. I to jest błąd, bo nie wykorzystujesz tego, co matka natura ci dała, a wiosną, tak jak mówię, daje nam złoto i to złoto trzeba wykorzystać. I teraz przechodzimy do trzeciego błędu, o którym chcę Ci tutaj powiedzieć, czyli zielony, który aż razi po oczach z tych wiosennych zdjęć i taki jest urok właśnie wiosny a bardziej tej jesieni wiosennej, że ona jest taka soczysta, taka momentami aż rażąca po oczach i szczególnie to widać właśnie na młodych listkach, na drzewach, widać to kiedy wyrasta pierwsza trawa ona jest taka soczysta, taka że jakbyśmy dłużej na nią popatrzyli no to to nie są przyjemne na, przyjemne takie wrażenia dla oczu na dłuższą metę i właśnie kiedy to najbardziej widać, wtedy kiedy idziemy na sesję w pełnym słońcu, bo to słońce, słońce jeszcze bardziej podbija tą zieleń, sprawia, że ona jest jeszcze bardziej taka rażąca, soczysta, taka, taka że ja mówię, że ona aż, aż po prostu razi z tego zdjęcia. I faktycznie ona właśnie tak wiosną wygląda. I drugi taki błąd, kiedy właśnie ta, ta zieleń jest taka aż, aż gryząca, to jest to, kiedy Osoba, kiedy fotografka, kiedy osoba, która właśnie wyrusza na tą swoją fotograficzną drogę, zaczyna swoje przygody z postprodukcją. I wtedy bardzo często tymi suwakami to tam bez umiaru, naprawdę. Czym chata bogata? W prawo, w lewo, tu, tam, siam, podciąganie tych kolorów. I jak tam, nie daj Boże, najedzie ta osoba, która tam szarżuje tymi suwakami na nasycenie. Albo tam do HSL dojedzie, to och, dzieją się tam cuda. Ta zieleń jest wtedy taka, że naprawdę nawet w naturze takiej nie widziałam. Jest mega, mega przerysowana i to aż razi po oczach. Więc moja rada jest taka, żeby wszystko z umiarem, kochana, z umiarem, bo zieleń, zieleń ma być zielenią i zieleń ma być na tym zdjęciu przyjemna dla oka. Więc bardzo często, szczególnie właśnie na tych wiosennych zdjęciach, przydaje się mądra Postprodukcja, czyli troszeczkę takie zgaszenie tego zielonego właśnie w postprodukcji. Więc, po pierwsze, jeżeli na przykład masz do wyboru robić zdjęcia w pełnym słońcu, a robić zdjęcia właśnie w taki pochmurny dzień, to oczywiście wybieraj pochmurny dzień, bo ta zieleń będzie zdecydowanie mniej rażąco wyglądała już na zdjęciu wyjściowym. A po drugie, no to radziłabym. Nauczyć się, jakby okiełznać tą zieleń w programie do postprodukcji. Wystarczy do tego zwykły program Lightroom, naprawdę tam to zajmuje dosłownie 3 minuty. No i tutaj z pomocą, na białym koniu, przybywam ja, ponieważ taki tutorial, krok po kroku, takie nagranie, z jak tą zieleń, właśnie jak sprawić, żeby ta zieleń na zdjęciu wyglądała przyjemnie, żeby była taka naprawdę przyjemna dla oka, a nie rażąca. Rozwiązanie tego problemu znajdziesz w wiosennym wideobuku, którym właśnie zamieściłam taką wideoinstrukcję, gdzie krok po kroku pokazuje ci jak tą zieleń edytować. To jest naprawdę bardzo proste. Ja to pokazuję w programie Lightroom Classic i tam w 3 czy 4 minuty jesteś w stanie tą zieleń na zdjęciu doprowadzić do porządku i o to nam właśnie chodzi, żeby ona była przyjemna dla naszego oka. Jeżeli masz już wiosenny wideobóg, 20 pomysłów na wiosenne zdjęcia w plenerze, to otwórz sobie go szybciutko na 66 stronie. Tam sobie zyskanuj kod QR, i wtedy zostaniesz przekierowana do nagrania, na którym krok po kroku pokażę ci właśnie tą edycję koloru z zielonego i zobaczysz, że naprawdę w kilka minut jesteś w stanie go pięknie, pięknie dopasować, żeby on nie był rażący, tylko przyjemny dla oka. A jeżeli jeszcze nie masz wiosennego wideobuka, to w ogóle nie wiem dlaczego go nie masz, no ale mogło się tak przydarzyć, więc w notatkach do tego odcinka zostawiam ci link, żebyś mogła sobie. Go zakupić, bo znajdziesz w nim, moja droga, ponad 50 zdjęć z paletami kolorystycznymi, z parametrami, które będą dla ciebie doskonałą inspiracją do wykonania wiosennych zdjęć w plenerze znajdziesz w nim kilkadziesiąt przydatnych, praktycznych fotorad, które wykorzystasz właśnie podczas sesji w plenerze wiosennych i na pewno pomogą Ci, żeby każda kolejna sesja była dla ciebie lepsza, była dla dla ciebie bardziej przyjemna, a efekty z tej sesji no, były coraz piękniejsze. Te porady są w formie tekstów, w formie audio, w formie wideo, więc będziesz mogła oglądać, będziesz mogła czytać, będziesz mogła się inspirować, bo to jest taki praktyczny poradnik, w którym znajdziesz naprawdę dużo informacji przydatnych, konkretnych, więc bardzo, bardzo serdecznie cię zapraszam, żebyś się w niego zaopatrzyła. Link oczywiście zostawię ci w notatkach tego odcinka i mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego odcinka, już nie będziesz popełniała tych błędów, będziesz wiedziała jak się ubrać na tą sesję, będziesz wiedziała jak doradzić klientom, żeby się ubrali na tą sesję, będziesz pamiętała o tym, żeby wykorzystać potencjał danego miejsca, czyli ustawić w odpowiedni sposób modela, modelkę, z odpowiedniego miejsca zrobić zdjęcie, z odpowiedniej perspektywy, no i będziesz potrafiła okiełznać tą zieleń, która niestety bardzo często psuje te wiosenne zdjęcia, bo czasem jeżeli nawet mamy piękne kwiaty, a ta zieleń jest taka rażąca, to ona po prostu odciąga uwagę, a absolutnie nie o to nam chodzi, żeby ona odciągała uwagę, tylko żeby była takim pięknym dopełnieniem tego wiosennego zdjęcia, a dzięki temu króciutkiemu e, tutorialowi, który przygotowałam dla ciebie, wideoboku, będziesz w stanie ją okiełznać. Absolutnie jestem tego pewna, bo pokazuję to krok po kroku. Więc dziękuję Ci za ten wspólny dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że zachęciłam Cię do tego, żebyś wybrała się na sesję wiosenną w plenerze. Mam nadzieję, że zainspirujesz się tym, co jest wiosennym wideoboku i zrobisz bardzo, bardzo dużo przepięknych wiosennych zdjęć, czego serca Ci życzę. Ściskam Cię i do usłyszenia w kolejnym odcinku.